Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś mam dla Was pewną ciekawostkę, a tą ciekawostką jest gra Lightbringer, czyli z tego co wiem jest to pierwsza gra oparta na blockchainie Litecoina. I co ciekawe w tej grze jest to, że będziemy mogli zarabiać właśnie Litecoiny w taki sposób, że czy to nasz bohater, nasi bohaterowie, czy przedmioty, które znajdujemy w grze, należą w całości do nas i możemy je na przykład wystawić na rynku. Rynek jest także wbudowany w grę. Możemy takie przedmioty wystawić na rynku, możemy je sprzedać, możemy nimi handlować, a na przykład kupić przedmioty od innych graczy taniej, później odsprzedać je drożej i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to naprawdę bardzo ciekawy pomysł. No i gra ta stworzona jest przez studio Seasoft, a studio to stworzyło także grę, która była u nas popularna jakieś 10, może 15 czy 20 lat temu, a tą grą jest Tibia. Więc jeśli graliście w Tibię, to właśnie to samo studio stworzyło grę Lightbringer. No i aby w tą grę grać, wystarczy oczywiście przejść na stronkę lightbringer.com, następnie klikamy sobie download. I po kliknięciu download mamy tutaj do wyboru na Windowsa dwie wersje, 32-bitowa lub 64-bitowa, wystarczy je pobrać i następnie grę zainstalować. Lightbringer jest grą z gatunku RPG, no i tutaj oczywiście po instalacji musimy założyć nasze konto. Konto będzie połączone oczywiście z portfelem Litecoina. Następny krok to będzie stworzenie naszego bohatera i jeśli chodzi o bohaterów, to początkowo mamy do wyboru trzy klasy, czyli Fighter, Rogue i Sorcerer, czyli Mag. I każda z tych klas później ma trzy drogi rozwoju, czyli na przykład Fighter może zostać Wojownikiem, czyli Warriorem, Knightem albo Paladynem. Tak samo jak Rogue może na przykład zostać Bardem albo Assassinem, Sorcerer może być Warlockiem, Magiem Bitewnym, nie pamiętam jaka jest trzecia klasa. Oczywiście, jak to jest w grach RPG, mamy tutaj różne statystyki odnośnie naszych bohaterów. Możemy oczywiście znajdować specjalne przedmioty, będziemy wykonywać questy i oczywiście za te questy będziemy dostawać nagrody. Nagrody możemy dostawać na przykład w postaci punktów doświadczenia, czyli XP. Możemy dostawać lub znajdować różne przedmioty za wykonanie questów albo też pieniądze. No i jak to jest w grach RPG, będziemy musieli walczyć z różnymi stworami, potworami itd., itd. No i tu jak widzimy na tym fragmencie możemy tutaj dodawać właśnie przedmioty, które otrzymujemy w questach czy też znajdujemy na mapie i możemy te przedmioty właśnie przypisać do naszego bohatera. Co ciekawe, możemy także te przedmioty upgrade'ować, dzięki czemu będą zyskiwały różne inne zdolności w zależności od tego jaki z elementów użyjemy, ponieważ w grze są tak zwane elemental stones, czyli kamienie żywiołów. Kamienie żywiołów mogą być znalezione w świątyniach. No i właśnie te kamienie żywiołów możemy tutaj właśnie dodać do danego przedmiotu, dzięki czemu zostaną one dodatkowe zdolności. No i tak jak wspomniałem, możemy nasze przedmioty upgrade'ować. W momencie, kiedy osiągniemy 15 level, specjalna zdolność danego przedmiotu zostanie także odblokowana. No a jeśli chodzi o żywioły, to działa to tak, że różne potwory na przykład mają różne żywioły. Oznacza to tyle, że na przykład jeśli dany żywioł danego potwora to jest na przykład to, to oznacza to, że na przykład bohaterowie czy przedmioty z tym żywiołem mają dodatkową przewagę, jeśli chodzi o walkę z potworami tego typu. Natomiast w drugą stronę, jeśli pójdziemy, czyli w tą, to przedmioty o takim żywiole, czy też bohaterowie z takim żywiołem są bardziej narażeni podczas walki z tym właśnie potworem o tym żywiole, ponieważ potwory o tym żywiole mają dodatkową obronę przed właśnie takim żywiołem, czyli jest to właśnie ułożone w koło i kolejny żywioł to jest właśnie zaleta, poprzedni to jest wada, czy też słabość danego przedmiotu, także należy o tym pamiętać, jeśli będziecie grać tą grę. No i oczywiście bohaterowie także mogą ewoluować, możemy im przypisywać różne atrybuty w zależności od tego jak chcemy. No i co ważne, jeśli będziecie grali w tą grę, to w związku z tym, że jest to gra na blockchainie, to każda akcja czy też każda transakcja, czyli na przykład jeśli idziemy wykonać questa, to musimy
dokonać symbolicznej opłaty. Ta opłata jest naprawdę bardzo, bardzo niska. Jeśli nie macie własnego Litecoina, chcecie po prostu za darmo tą grę przetestować, to twórcy tutaj wspominają, że opłata miesięczna będzie wynosiła około 1 euro, czyli to jest 3-4 zł, także myślę, że każdy może sobie na to pozwolić. 3-4 zł to nie jest jakaś oszałamiająca suma. Natomiast w tej grze możecie stworzyć unikalne przedmioty, które pewnie będziecie mogli sprzedać za dużo, dużo więcej. Tak jak to ma miejsce w niektórych innych grach właśnie opartych na blockchainie. No ale jeśli nie chcecie własnych środków tutaj angażować, to możecie właśnie przejść do Litecoin Faucet. Jest to opcja właśnie udostępniona przez twórców i dostać tam symboliczną małą kwotę Lite, która pozwoli nam na grę nawet 4 bohaterami przez 1 miesiąc, czyli możecie sobie przez miesiąc spokojnie przetestować tą grę. Może nawet w miesiąc uda wam się wyszkolić bohatera, uda wam się znaleźć jakieś unikatowe przedmioty i sprzedać je za dużo więcej, tak że będziecie mieli więcej Litecoinów na dalszą grę. Ja tutaj może w tym odcinku nie będę pokazywał krok po kroku, jak w tą grę grać. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie i jeśli tych komentarzy czy pytań będzie dużo w komentarzach, jeśli będzie dużo lajków, to nagram odcinek krok po kroku, jak w tą grę grać, jak wszystko skonfigurować, jak zacząć zdobywać unikalne przedmioty i tak dalej, także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.